Józef Ciechanowicz był zmorą Włodowa. Prześladował mieszkańców wsi przez długie miesiące, aż w końcu latem 2005 roku zaatakował tasakiem, rozbitą butelką i groził śmiercią nawet dzieciom. Dwukrotnie wzywana policja nie reagowała, dlatego mieszkańcy postanowili wziąć sprawy w swoje ręce. Wieczorem 1 lipca 2005 roku trzech braci Winków i towarzyszący im sąsiedzi zamordowali Ciechanowicza przy pomocy kijów, szpadli i pióra od resora. 4 lata później prezydent Lech Kaczyński uniewinnił sprawców zabójstwa. Karolina Opolska, zapraszam na Przestępstwo niedoskonałe. A dzisiaj moim gościem jest doktor habilitowany Piotr Chlebowicz, profesor w katedrze kryminologii i kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz autor pozycji Samosąd we Włodowie, studium przypadku. Dzień dobry, panie doktorze. Kłaniam się nisko. Dzień dobry. Zanim przejdziemy do tego dramatycznego wydarzenia z 1 lipca 2005 roku, to chciałabym spróbować zrozumieć, kim był sam Józef Ciechanowicz i poznać jego historię na tyle, na ile oczywiście ona jest w tej chwili do poznania, żeby zrozumieć właśnie, dlaczego doszło ostatecznie do tak dramatycznych wydarzeń. Czy pan mógłby mi powiedzieć, kim był Józef Ciechanowicz? Pani redaktor, to jest pytanie czysto kryminologiczne i w zasadzie cała ta sprawa, ona tak naprawdę jest bardzo wielopoziomowa i skomplikowana. Generalnie w kryminologii próbujemy właśnie ustalić przyczynę zachowania przestępczego i w tym i w związku z sprawą Włodowa mamy do czynienia właśnie z klasyczną kryminologią, która zaczynała od patologii jednostki. Wracając do pani pytania, kim był Ciechanowicz? Żeby na to odpowiedzieć, to sobie musimy generalnie zrozumieć jedną rzecz, że źródła wiedzy na temat tego człowieka, one jakby z natury rzeczy miały charakter ograniczony. To znaczy, że ja w badaniach szukałem informacji na temat tego człowieka. To były informacje z zakładu karnego, gdzie on odbywał wyroki, czyli to była dokumentacja wytworzona przez służbę więzienną. To były informacje pochodzące z akt procesu karnego i uwaga, nie tylko tego zakończonego jego śmiercią, ale się okazało, że w zasadzie tych samosądów i tych zdarzeń agresywnych było znacznie, znacznie więcej i one trwały wiele lat. I oprócz tego jeszcze informacje, które o samym Ciechanowiczu. Co generalnie możemy o nim powiedzieć? W kryminologii funkcjonuje takie pojęcie jak persistent offender, czyli sprawca uporczywy i z dokumentacji psychiatryczno-sądowej, która zachowała się w aktach i też została wytworzona na potrzeby tych poprzednich procesów, bo w tym właściwym Ciechanowicz zginął, czyli tutaj to odpadało, niewątpliwie miał cechy psychopatyczne. Co do jakby jego sposobu funkcjonowania, to był człowiek, który z jednej strony był w stanie sobie podporządkowywać społeczności, w których przebywał i stosował przemoc. Zazwyczaj było tak, że tym czynnikiem, który uruchamiał te mechanizmy, było spożycie alkoholu. Natomiast też zachowały się dokumenty, które świadczyły o tym, że on w przeszłości wdawał się w bardzo liczne bójki. To było jakby potwierdzone, on miał blizny w obrębie głowy. Na pewno spożywał alkohol, wobec swoich partnerek stosował przemoc, podobnie zresztą jak wobec członków swojej rodziny. Także generalnie to był człowiek w kontrze do świata. Czytam, że
Czytam, że Ciechanowicz już jako 15-latek po raz pierwszy trafił do ośrodka wychowawczego i właściwie całe jego późniejsze życie no to była seria pobytów w różnych zakładach karnych w całej Polsce. W tych zakładach karnych również sprawiał problemy. Jak pan wspomniał, niestety do tego wszystkiego doszło uzależnienie od alkoholu. On, zanim po raz pierwszy trafił do ośrodka wychowawczego jako 15-latek, wychowywał się w rodzinie dysfunkcyjnej. I tak zastanawiam się, czy człowiek z taką historią właściwie miał szansę, żeby potem prowadzić normalne życie. Czy to jest pytanie, na które my nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć? To jest świetne pytanie, bo to jest w zasadzie, co było pierwsze, jajko czy kura. No jeżeli przyjmiemy, że osobowość, bo generalnie w tych wszystkich opiniach psychiatryczno-sądowych przewijał się jeden wątek. Mianowicie to były antyspołeczne zaburzenia osobowości. Czyli generalnie wskazywałoby nam to na taki trop genetyczny. Natomiast niewątpliwie potem alkohol i pobyty w zakładach karnych powodowały, że te jego antyspołeczne cechy ulegały zaostrzeniu. Natomiast zupełnie innym problemem jest udzielenie sobie odpowiedzi na pytanie, czy te cechy dałyby się, nie wiem, podawałyby się zmianie czy modyfikacji. W przypadku psychopatów wiadomo, że raczej tego typu oddziaływania terapeutyczne nie są najskuteczniejsze. Także trudno na to odpowiedzieć, ale niewątpliwie ta jego kariera kryminalna, ona się z wiekiem zaostrzała, a generalnie jest tak, że w przypadku przestępców, recydywistów, po jakimś czasie to te natężenie tej antyspołeczności, ono stopniowo maleje z wiekiem. W przypadku Ciechanowicza tak nie było. I co było też ciekawe, to był jego, to był inteligentny człowiek, tak? W zakładzie karnym na przykład starał się czytać. Też tam się taka przejawia wątek, że gdyby ta edukacja się potoczyła inaczej, być może byłaby to dla niego jakaś szansa. No, ale to już jest gdybanie. A w jaki sposób rozpoczęła się historia konfliktu Ciechanowicza z mieszkańcami Włodowa, która do przed tym momentem kulminacyjnym 1 lipca 2005 roku trwała jednak dosyć długo? Tak jak powiedziałem, z tych, jak badałem jego historię, to były postępowania w najrozmaitszych sądach. Okazywało się, że jakby on przejawiał pewien stały wzorzec zachowania. To polegało to na tym, że on po prostu stosował przemoc i też bardzo często w zasadzie atakował bez uprzedzenia i co było ciekawe, on już wówczas używał niebezpiecznych przedmiotów. Może tam doszło już w pewnym momencie w samym Włodowie do takiej sytuacji, że mieszkańcy potrafili zgadnąć, czy on ma siekierę, czy on ma nóż. Bo jeżeli chodzi o garniturze, to znaczy, że za marynarką miał siekierę, a jeżeli nie miał, to na pewno dysponował nożem. On nie mieszkał w samym Włodowie, prawda? On mieszkał w miejscowości nieopodal Włodowa, ale właśnie to mieszkańców Włodowa sobie przyjął za taki cel swojej agresji. Dlaczego tak się stało? No to już jest taki... No, pytanie dotyczy konkretnego elementu stanu faktycznego. Natomiast tak, z tego co ja pamiętam, to on mieszkał faktycznie w miejscowości obok Brzydowie, natomiast do Włodowa pojawił się tam, ponieważ tam przebywał, zdaje się, w związku z panią, którą wykorzystywał też jako źródło swojego dochodu, bo jej po prostu zabierał rentę czy emeryturę. Natomiast tak jak powiedziałem wcześniej, on generalnie stosując przemoc, sprawiał, że podporządkowywał sobie ludzi i tu się chyba pojawia teraz wątek związany z kontrolą społeczną i z rolą policji w tej sprawie. Bo jak rozumiem, policja w tej sprawie, bo przejdziemy jeszcze do tego momentu kulminacyjnego, czyli 1 lipca 2005 roku, ale czy wcześniej były już sytuacje, w których na przykład mieszkańcy Włodowa sygnalizowali policji, że coś się dzieje, że czują się zagrożeni, że ten człowiek stanowi zagrożenie, porusza się z niebezpiecznymi narzędziami i grozi, że ich użyje, a wręcz wdaje się w jakieś szarpaniny.
I policja nie reagowała, czy te pierwsze zgłoszenia to był dopiero 1 lipca 2005 roku? Jeżeli chodzi o dosję Ciechanowicza, to można powiedzieć, że to była książka telefoniczna, tak? Bo on miał kartotekę nieprawdopodobnie bogatą. Czyli policja musiała wiedzieć i wiedziała, ponieważ dochodziły do niej takie informacje. Ja się, żeby mógł się wypowiedzieć w tej sprawie, to konkretnie w sprawie, bo teraz tak, jeżeli policja miała taką wiedzę w związku z, czy z czynnościami, które były realizowane w dniu świątki, czy wiedzy urzędowej, niekoniecznie to się też musiało przełożyć na dokumentację procesową. Zwłaszcza, że, i to jest moje domniemanie tylko, nie wszystkie informacje kończyły się wszczęciami postępowań przygotowawczych, co zostało też potwierdzone tym, że przecież sama geneza tego zabójstwa łączyła się z tym, że na komisariacie policji w Dobrymieście odmówiono przyjęcia tego zawiadomienia, co było jednym z czynników, które wyzwoliło ten łańcuch, który prowadził do samosądu. Tak, do tego momentu dojdziemy jeszcze, do tego momentu zawiadomienia dwukrotnego zresztą policji w 2005 roku, ale sam pan mówił wcześniej, że według niepotwierdzonych relacji mieszkańców już wcześniej oni próbowali w jakiś sposób na własną rękę tak. sobie z nim poradzić i były jakieś próby samosądów, które kończyły się pobiciem, jak rozumiem, i wygnaniem go chwilowo z Włodowa, no ale on zawsze wracał. I z tego, co czytam w pana pozycji, tak naprawdę dramat rozpoczął się po tym, jak on w 2004 roku wyszedł z kolejnego pobytu z zakładu karnego, zamieszkał ze swoją konkubiną, wobec której stosował przemoc, znęcał się, w końcu w maju w 2005 roku pobił ją tak dotkliwie, że ona trafiła do szpitala i wtedy uciekła, wyprowadziła się do Włodowa. On stracił swoje źródło finansowania, którym była renta tej konkubiny, no i wtedy wściekły zaczął nachodzić konkubinę, a przy okazji też jej rodziny i sąsiadów, którzy mieszkali we Włodowie. Jak rozumiem, ten brak środków finansowych wzbudził w nim taki przyrost tej agresji wobec Włodowa w ogóle. Ja spróbuję odpowiedzieć jakby na całość Bardzo tego proszę. Pytania. Otóż tak, w przypadku tych wcześniejszych samosądów, to jest bardzo ciekawy wątek, bo generalnie jest tak, w kryminologii przyjmuje się, że istnieje takie sprzężenie między kontrolą społeczną formalną i nieformalną. Ta nieformalna wiąże się z tym, że człowiek funkcjonuje w jakiejś społeczności i tak czy inaczej no, stara się postępować zgodnie z tymi normami, bo inaczej czeka go, nie wiem, ostracyzm społeczny, czyli takie sankcje rozsiane, poczucie wstydu, izolacji i tak dalej. W przypadku tak zwanej przestępczości wiejskiej, to jest w ogóle odrębny, bardzo ciekawy temat, to zakłada, przynajmniej się kiedyś zakładało, że ta kontrola formalna, przepraszam, nieformalna, ona jest większa niż w mieście, gdzie człowiek jest bardziej anonimowy, ma do wyboru więcej, nie wiem, modeli życia, wzorów postępowania i tak dalej. I z akt, do których ja dotarłem, ale one się nie wiązały bezpośrednio z tą sprawą samosądu, tylko to przy próbie odtworzenia jego przeszłości, tam były ewidentne informacje wskazujące na to, że na przykład zeznań niektórych pokrzywdzonych, że w miejscowościach, w których on przebywał, czasami dochodziło do sytuacji, że on po prostu był usuwany z tych miejscowości. Przed mieszkańców. Tak, dokładnie. To są tylko takie wzmianki. Natomiast jeżeli zapoznamy się z relacjami osób, już samych mieszkańców Włodowa, którzy się też wypowiadali dla prasy, dla mediów, to takie wzmianki też tam są. Czyli generalnie jest silna przesłanka, która mówi o tym, że jakby ten nieformalny mechanizm kontroli społecznej, on jednak próbował tam działać. Czyli już od samego początku jakby organy policyjne nie były w stanie jakby zabezpieczać potrzeb tych ludzi. Co generalnie daje nam taką też potwierdzenie tej tezy, że sama policja, same służby bez współpracy ze społeczeństwem, bez odpowiedniej, nie wiem, modelu zarządzania tymi informacjami,
one nie będą skuteczne po prostu. I ta sprawa Ciechanowicza, jakby ta sama geneza już to pokazywała, że przecież ten samosąd, do którego doszło, to był ekstremalny wyraz frustracji tych ludzi wynikający z poczucia autentycznego zagrożenia. No i zbliżamy się do lata 2005 roku. Tak jak mówiłam, Ciechanowicz rozstaje się z konkubiną, to znaczy konkubina po prostu od niego ucieka. On zaczyna ją nachodzić jej rodzinę. 30 czerwca między innymi atakuje córkę konkubiny, panią Jadwigę Rybak, uderzając ją w głowę butelką. Szarpie się z sąsiadami, też zresztą rodziną tejże konkubiny. I dochodzimy do 1 lipca 2005 roku. Co takiego wydarzyło się tego dnia? No tak, to bardzo ciekawa sytuacja. Ja też, że tak powiem, w tamtym czasie byłem aplikantem w prokuraturze rejonowej Olsztyn Północ w Olsztynie, która nadzorowała pierwszą fazę tych czynności. No ja z racji tego, że byłem aplikantem, nie miałem dostępu do tej sprawy, ale doskonale pamiętam atmosferę w prokuraturze, jaka tam panowała. I po latach, dzięki dostępom do materiałów, to co jakby ja napisałem i to co spróbuję sobie teraz przypomnieć, to jest, powiedzmy, najbardziej prawdopodobna wersja tego zdarzenia. No tak, bo my się opieramy cały czas na zeznaniach mieszkańców, które wiadomo, że nie muszą w 100% odpowiadać temu, co się działo minuta po minucie. To znaczy nie, no tutaj tu bym się nie zgodził, bo może tak. Generalnie w postępowaniu karnym dąży się do poznania tak zwanej prawdy materialnej, czyli tego, co się stało. Ta prawda jest ustalana na podstawie dowodów procesowych. I zazwyczaj jest tak, że przyjmujemy wersję zdarzenia, która jest najbardziej prawdopodobna, a potem sąd uznaje ją za udowodnioną. Ale między prawdopodobieństwem a udowodnieniem jest różnica, to nie jest to samo. Ja z racji pracy naukowej mogłem sobie troszeczkę inaczej podejść do tego. Jakby punktem wyjścia jest cały czas ustalenia przyjęte w prawomocnym wyroku sądowym. Natomiast mam świadomość, że ta wersja, która została przyjęta przez sąd, ona mogła się różnić. I tu jest otwarte pytanie, czy ona się różniła w pewnych elementach, czy generalnie to zdarzenie wyglądało troszeczkę inaczej. I wracając, próbując odpowiedzieć na pani pytanie, tak, to była cała nieprawdopodobna kumulacja czynników, która spowodowała, utworzyła ten mechanizm spustowy. Począwszy od tego, że pierwsza taka faza inicjatywna agresji na podwórku, kiedy Ciechanowicz jest agresywny w stosunku do na podwórku pana Winka, czy jednego z tych osób, które potem występowały w tym procesie i zostały skazane. Gdzie ten człowiek spotkał się z agresją i też próbował chronić córkę tej konkubiny. Następnie dochodzi do bójki z użyciem niebezpiecznego narzędzia, gdzie ten człowiek zostaje po prostu zraniony. Tak, to jest atak tasakiem. Z tego, co czytam, zresztą w pana opracowaniu oczywiście, to jest ten moment, w którym jeden z braci Winków, Tomasz, wdaje się w bójkę z Józefem Ciechanowiczem. Wdaje się właśnie dlatego, że chce bronić siebie, ale też dzieci, które przybywały na tym podwórku. Przewraca się i wtedy Józef Ciechanowicz robi zamach tasakiem, celując w głowę Tomasza Winka. Wink się osłania ręką, jest ranny w rękę, ale rozumiem, że można tutaj śmiało założyć, że Ciechanowicz wprost próbował go po prostu zabić, skoro celował tasakiem w jego głowę. No generalnie zabójstwo jest przestępstwem polegającym na, to jest wina umyślna, tak, która występuje, mamy zamiar bezpośredni i ewentualny. No, w przypadku, jeżeli sprawca inicjuje atak, używa niebezpiecznego narzędzia, godząc w głowę czyli dochodzi do usiłowania i etapu dokonania nie ma tylko dlatego, że pokrzywdzony się broni,
no to z punktu widzenia prawa karnego ewidentnie mamy do czynienia z usiłowaniem zabójstwa, jeżeli już, tak? Przynajmniej w zamiarze ewentualnym, bo no nawet Ciechanowicz miał takie zdolności rozpoznania znaczenia czynu, że zdaje sobie sprawę, co oznacza uderzenie człowieka tasakiem w głowę ze znaczną siłą. Teraz nie pamiętam, czy tam były dzieci, ale generalnie mamy w ciągu tego dnia narastanie tego konfliktu. Państwo Winek ze zranioną ręką jadą do Dobrego Miasta, udzielona im zostaje pomoc lekarska i udają się do komisariatu policji. I teraz następuje druga odsłona dramatu. To znaczy, że policjanci w komisariacie po prostu odmawiają udzielania im pomocy. Tu żebyśmy byli rzetelni, to potem trzeba będzie wrócić do kwestii, dlaczego tak się stało. Ale generalnie dochodzi do tego, że nie przyjęto zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa i oni w zasadzie zostają odesłani tam z powrotem. I wręcz taką... z tego, co czytam także w pana opracowaniu, najpierw było zawiadomienie telefoniczne, które nie dało żadnego rezultatu. Wtedy małżeństwo Winków jedzie na komisariat, gdzie znowu zostaje właściwie odprawione z kwitkiem. Ja zaraz pana zapytam, dlaczego. Ale w dodatku z ust policjanta, który z nimi rozmawiał, padają takie słowa. Cała wieś nie daje rady jednemu mężczyźnie, co mogłoby być wręcz odebrane jako zachęta do takiego samosądu. No tak, no ja opierałem się tutaj na dokumentacji procesowej. Skoro tak napisałem, to znaczy, że te słowa gdzieś... Tak, ja cytuję cały czas pana doktora. Tak, ja wiem. Protokole padły. No i w tym momencie, no i właśnie między innymi to było przyczynkiem do dyskusji na temat właśnie relacji pomiędzy policją a obywatelami. Ale ten wątek policyjny to ja bym jeszcze zostawił jakby na... odrębny fragment rozmowy. Natomiast w tym momencie mamy sytuację, że Winkowie zmęczeni, z poranioną ręką, rozczarowani tą sytuacją, zdani na siebie, wracają do Włodowa. Na podwórku to jest niewielka miejscowość. Rozpoczyna się rozmowa, mieszkańcy wsi dokumentują, wiadomo, że Ciechanowicz pewnie przyjdzie, zwłaszcza, że się odgrażał. I co, proszę państwa, mamy i pani redaktor, i co dalej się dzieje? I dokładnie po jakimś czasie na podwórku państwa Winków, przy tym gromadzie ludzi, pojawia się Ciechanowicz, który jest pijany, bo to wynika o sekcji zwłok, wymachuje ostrym narzędziem, zbliża się do tej grupy. I tam są dzieci. Takie, o właśnie. I tu dochodzimy do tego momentu. I też w jego groźbach zaczyna też kierować w stronę dzieci. I ja tam w tej książce sformułowałem taką tezę, że to była ta kropka na i, że po pierwsze, sprawca, który jest pijany, agresywny, on jakby źle przekalkulował stosunek sił. Po drugie, tam była grupa ludzi, czyli to już były mechanizmy psychologii grupowej, które też musiały wywrzeć wpływ na procesy decyzyjne. I kolejna kwestia jest tego, że ci ludzie postanowili się w ich mniemaniu bronić. Pytanie, czy to było ich mniemanie. No, ten człowiek przyszedł, zaczął grozić, miał ostre narzędzia. I w tym momencie wersje zaczynają się rozjeżdżać. Czy dalsza faza polegała na tym, że po prostu cała wieś rzuciła się w pościg, bo nie wiadomo, czy tam wyjeżdżały samochody, czy biegli ludzie. No i rozpoczyna się ta ostatnia faza, czyli faza pościgu. Czy ława oskarżonych w tym procesie była za krótka? No trudno powiedzieć. No, mi się wydaje, że generalnie w tym samym procesie tej walki było więcej osób zaangażowanych. No bo Trudno przyjąć, że w sytuacji, kiedy jakby sprawca podchodzi do całej grupy, zaczyna grozić dzieciom, mężczyźni zaczynają biec, to chyba większość też zaczyna biec. No nie tylko trzech na pewno. Można by tak założyć. No tak, ale w tym momencie nie było procesowych możliwości ustalania tak naprawdę tych osób.
No, z uwagi na to, że kodeks postępowania karnego to nie jest magiczna kula. I to jest tylko no, pewne remedium, no, ale jakby już pomijając ten wątek, czyli dochodzi do pościgu no, dramatycznego, tak, bo Ciechanowicz się broni, podejmuje walkę, tam, chyba tam rzuca tym narzędzie, potem dalej ucieka. Do pościgu dołączają się sukcesywnie kolejne osoby. Jak dokładnie przebiegała trasa tej ucieczki? Moim zdaniem to już jest nie do ustalenia. No niemniej ta sama walka też ma kilka faz. W końcu Ciechanowicz został zagoniony do tak zwanych brzuzek, czyli małego takiego, nie wiem, wąwozu, gdzie jeszcze próbuje walczyć, ale w tym momencie jest otoczony przez grupę ludzi. Tam są też szpadle Fiskarsa, ostre narzędzia. Co ciekawe, nie powiązano śladów biologicznych z tymi narzędziami, czyli no, te kwestie kryminalistyczne też zostały położone. No i po prostu dochodzi do zasiekania tego człowieka. To znaczy, że jakby protokół sekcji zwłok i to, co obducenci tam znaleźli, po prostu z tego człowieka zrobiono miazgę. No, on miał wszelkie możliwe rany. Liczne rany tłuczone i rąbane głowy, liczne wieloodłamowe złamania kości, w tym czaszki, liczne stłuczenia, wymiażdżenia i rozerwania tkanki mózgowej. Tak. To obducent podczas sekcji stwierdził. Ja też miałem okazję zapoznać się z materiałem zdjęciowym. Także no generalnie taki materiał jest mi znany też był wcześniej z innych spraw, ale no to robiło wrażenie, tak? Także tam doszło do masakry po prostu. Ten człowiek został. No i to też wskazywało na ogromne emocje, które temu towarzyszyły. Dwie osoby, z tego co pamiętam, zostały skazane za znieważenie zwłok. Tak. Co się dzieje już po zabójstwie Ciechanowicza? No tak, cała wieś jest ekstremalnie, jest na wielkich emocjach. Policja miejscowa, już nie pamiętam dokładnie, kto ustalił miejsce położenia zwłok. Olsztyn, w Olsztynie dochodzi do mobilizacji, są ściągane posiłki miejscowe, tutaj jest możliwość zamieszek. I teraz policja się zjawia. No, policja się już zjawiła wcześniej w postaci patrolu, który no, miał. No, miejsce zdarzenia nie zostało zabezpieczone w każdym razie. Drogi dojścia, odejścia. Tam przychodzą ludzie, zaadaptują to. Nie ma światła do źródeł do oświetlenia miejsca zdarzenia. No, podstawowe pytanie, czy miejsce znalezienia zwłok było miejscem, tym samym miejscem, gdzie on stracił życie. Rozumiem, tak dalej, że tego tak nie jesteśmy pewni, czy miejsce znalezienia zwłok było tym samym miejscu, w którym on został zabity. No, biorąc pod uwagę dynamikę, nie wiem, to trudno powiedzieć. No, no te ciosy, no raczej on już nie mógł uciekać, ale z drugiej strony wiemy, że ten pościg trwał i on nie trwał kilku minut. Więc generalnie to jest znak zapytania, no ale przyjmijmy, że tak było. No i w tym momencie rozpoczynają się też no, chyba zatrzymania mieszkańców. To w aktach nie było informacji, na jakiej zasadzie typowano, no ale generalnie pewna grupa osób zostaje zatrzymana. Jest koncentracja tych czynności, ale równocześnie na przykład zagadkowym wątkiem było, z tego co pamiętam, kwestia tych narzędzi, bo nie zabezpieczono tych śladów, być może te narzędzie zostało ukryte. Generalnie dowody biologiczne nie pozwoliły na przypisanie sprawstwa niektórym osobom. Także to był ciekawy wątek, bo w takich zabójstwach dowody rzeczowe grają dużą rolę, a tutaj chyba tych dowodów rzeczowych zbyt wiele nie było. Sami policjanci byli świadomi, że te reakcje
Tam były bardzo delikatne wzmianki w protokołach policyjnych z natury rzeczy. Natomiast myślę, że temperatura podczas tych zatrzymań musiała być duża. I Kto będzie zatrzymał w tym momencie. I ostatecznie zostali skazani Krzysztof Mirosław i Tomasz Winkowie jako główni oskarżeni o zabójstwo na karę 4 lat pozbawienia wolności, Rafał W. za udział w pobiciu oraz Stanisław M. i Wiesław K. za bezczeszczenie zwłok. Jak rozumiem, chodziło potem o znęcanie się już nad martwym Ciechanowiczem. A jak pan w ogóle ocenia zaangażowanie policji w całą tą sprawę? Poczynając od tych zawiadomień przed samosądem, przed linczem, aż po to, co działo się już po zabójstwie. No, rola policji, jaka była wtedy, to jest odrębny w ogóle problem, bo tak, tutaj trzeba oddać, tu kilka jest elementów generalnie. Przede wszystkim sytuacja prawna i faktyczna funkcjonariuszy policji, komisariatu w Dobrym Mieście. Otóż z tego, co ja ustaliłem, ci policjanci nie mieli jakby żadnego wsparcia, ani materiałowego, technicznego, kadrowego. Zasoby komisariatu były szczupłe. To tam chyba wtedy dysponowali tylko jednym patrolem do pokrycia terenu gminy i samego Dobrego Miasta. W okresie, gdy dochodzi do samosądu, tam jeszcze trzeba było zabezpieczyć chyba imprezę masową w samym mieście. Policjanci byli absolutnie pozostawieni sami sobie, funkcjonariusze. Nie byli w stanie ani fizycznie, ani psychicznie podołać tym zadaniom, ale równocześnie przepisy nakładały na nich bezwzględny obowiązek przyjęcia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Sytuacja bardzo trudna, zwłaszcza, że potem pomiędzy komisariatami a Komendą Wojewódzką krążyły pisma, kiedy proszono o pomoc. Czyli trudno przyjąć, że Komenda Wojewódzka o tym nie wiedziała. Zwłaszcza, że korespondencja była też chyba, to były dowody też w procesie potem tych policjantów, którzy złamali przepisy. Tylko pytanie, czy oni w tych warunkach w ogóle mieli faktyczną możliwość ich nie złamania. To jest kwestia samych policjantów z Dobrego Miasta. Kwestia potem działania samej instytucji. Policja i to chyba komendant ówczesny wojewódzki powiedział, że powinniśmy tam być. Nie ulegało wątpliwości, że tutaj organy państwa zawiodły, i to na całej linii, bo nagle się okazało, że w środku Europy doszło do czegoś, co nie powinno się wydarzyć. No, doszło po prostu do samosądu, czyli do zabicia człowieka przez społeczność. No bo teraz jest pytanie, no w prawie karnym nie ma bohatera zbiorowego. Te czyny zostały zrealizowane przez konkretne osoby. Natomiast jest pytanie, w pewnym sensie cała społeczność wodowa była ofiarą tego jednego człowieka, który był w stanie ich zaszczuć wszystkich. Także tutaj ta płaszczyzna, no i te chyba motywy, o których ja mówię, było przesłanką do tego, że sąd zastosował instytucję nadzwyczajnego złagodzenia kary, bo tam wtedy było chyba zagrożenie od 8 lat kary pozbawienia wolności, ostatecznie 4 lata. No a potem kwestie, wplątała się w to wielka polityka, to jest końcówka rządów Belki, zaraz pisma objąć władzę, rok 2005, to były chyba jakieś wybory, te pierwsze, no i rozpoczyna się wielka, wielka dyskusja z udziałem chyba większości decydentów ówczesnych i nagle Włodowo staje się centrum na mapie politycznej społecznej Polski i nagle wszyscy się zaczynają interesować, że na przykład jakie są warunki życia tych ludzi, jakie są warunki funkcjonowania policji na tak zwanej pierwszej linii, to są najważniejsi policjanci i tak dalej, i tak dalej. Jeśli chodzi o policję, to dwóch funkcjonariuszy zostało postawionych w stan oskarżenia na skutek niedopełnienia obowiązków służbowych w związku z nieprzyjęciem zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa od małżeństwa Winków. Ale dochodzimy do tego momentu, w którym
sprawa się toczy kilka lat. 18 grudnia 2009 roku prezydent Lech Kaczyński w związku z prośbą obwinionych podpisał akt łaski wobec braci Winków skazanych za zabójstwo we Włodowie. Czy to była działalność czysto polityczna, czy faktycznie stały za tym jakieś głębsze przesłanki, że bracia Winkowie powinni zostać uniewinnieni? Postaram się być rzetelny w odpowiedzi na to pytanie. Z tego, co ja pamiętam, to jeżeli chodzi o prezydenta Lecha Kaczyńskiego, to w całej masie wniosków o zastosowanie prawa łaski tam było 18%. Czyli to nie było tak, że prezydent Lech Kaczyński szafował tym prawem łaski. To jest jakby pierwsza sprawa i to jest obiektywne. Czyli 18% z wniosków o ułaskawienie zostało rozpatrzonych pozytywnie, tak? Dobrze to rozumiem? Tak jest. Tak. Z tego co tam ustalałem, to tak było. Co do samej przesłanki prawa łaski, to jest prerogatywa prezydencka. Ona jest wykorzystywana wyłącznie przez prezydenta. No i tutaj generalnie musimy się zdać na mądrość osoby, która aktualnie sprawuje najwyższy urząd RP. Czy, jeżeli pani mnie pyta o moją, bo ja mogę mieć tylko opinię w tej sprawie. Tak, ja pytam o pana opinię. Czy prawo łaski zostało zastosowane, nie wiem, zgodnie z duchem tej instytucji? No chyba jednak tak. Bo analizując tą sprawę, pytanie, jeżeli ci ludzie zostali doprowadzeni do krawędzi wydolności, odporności, kiedy na szali było życie najbliższych, a równocześnie państwo zawiodło, no to być może prawo łaski jest takim instytucją, która pozwala pewne mankamenty systemu albo mankament życia publicznego może jakoś tam szlifować. I wydaje mi się, że fig przypadku chyba było jednak uzasadnione, mimo że to była kwestia związana z karno-materialną oceną zachowania. Ta teza była lansowana przez niektóre środowiska. Tam absolutnie nie było podstaw do przyjęcia obrony koniecznej czy stanu wyższej konieczności. Jeszcze To było klasyczne zabójstwo i to, czy ze szczególnym okrucieństwem, to już nie mi decydować, natomiast tam absolutnie nie było warunków do kontratypów żadnych. Wbrew dyskursom medialnym, politycznym, w kategoriach prawnokarnych tam nie było kontratypu obrony koniecznej. Jeszcze mamy echo tej sprawy w 2012 roku, kiedy to bracia Winkowie zostali ponownie zatrzymani przez miejscową policję po zaginięciu jednego z mieszkańców wsi Włodowo i zostali przesłuchani w charakterze świadków i zwolnieni bez postawienia zarzutów po 48 godzinach. I potem Sąd Okręgowy w Olsztynie uznał to zatrzymanie za bezpodstawną i nieuzasadnioną manifestację siły i przyznał odszkodowanie braciom Winkom i to miałby być taki przejaw szykanowania sprawców przez policję już po ułaskawieniu przez Lecha Kaczyńskiego. Czy to, jak pan ocenia tę sytuację? Moje zainteresowanie dotyczyło roku 2005, więc nie mam kompetencji, żeby to oceniać, ale skoro pani redaktor powiedziała, że to był 2012, no to po takim czasie stosowanie represji jakiejś czy zemsty, nie wiem, czy miało uzasadnione. To jest chyba zupełnie inna sprawa, więc tutaj nie znam tego tematu, więc tu się uchylę od odpowiedzi na to pytanie. To w takim razie na koniec jeszcze zapytam, czy po tym 2005 roku i po tej dramatycznej sytuacji we Włodowie zostały systemowo wyciągnięte jakiekolwiek wnioski i cokolwiek się zmieniło, jeśli chodzi o takich sprawców przemocy i o takie sytuacje, które zakładam, że wciąż zdarzają się nie tylko we wsiach i małych miasteczkach, ale tam także. No tak, to jest w ogóle pytanie dotyczące strategii zwalczania przestępczości w Polsce.
I tutaj z moich doświadczeń, może niewielkich, ale generalnie, no, tutaj interesujemy się tymi problemami. Ja mówię o moim środowisku naukowym. Generalnie w Polsce nie ma jednolitej, może inaczej, nie mamy dobrych praktyk, jeżeli chodzi o budowanie długoterminowych strategii zwalczania przestępczości. To się wszystko odbywa w rytmie kampanijnym. Dziś się zajmujemy, nie wiem, PZ-ami, jutro się będziemy zajmowali cyberprzestępczością, pojutrze białymi kołnierzykami, a potem pedofilami. Generalnie uważam, że polityka kryminalna państwa powinna opierać się na rozsądnej strategii, która jest uwolniona od bieżącego zapotrzebowania. I wydaje mi się, że niestety nie dorośliśmy chyba jeszcze do takich, nie wiem, do takiego sprzężenia strategii zapobiegania przestępczości z ogólną polityką, co należy i no, należy ubolewać nad tym. To jest w ogóle kolejne pytanie dotyczące tego, jak policja jest zarządzana, jak ona jest finansowana, jak wygląda proces szkolenia, czy generalnie służba państwa jest na tyle atrakcyjna, żeby osoby, które wstępują na tą ścieżkę, chciałyby realizować misję, bo to jest misja, a nie zwykła praca. Tu jest wiele wątków szczegółowych związanych. Czy wyciągnięto konkretne wnioski? Policja jako instytucja po całości przyznała się do błędu. No nie zawsze jest to oczywiste, tak? Jak wiemy dzisiaj, czyli ówczesny komendant zachował się honorowo, powiedział jak było. Natomiast jak wygląda obsada komisariatów i bieżące potrzeby kadrowe, to już trzeba pytać, policję. Czy samosąd wywodowy się powtórzył? No nie, ale dlaczego? No dlatego, że źródło problemu zostało usunięte. Ale nie powtórzył się we Włodowie, ale czy pana zdaniem jest ryzyko, tak, że taka sytuacja może się powtórzyć w innej miejscowości? Jeżeli przyjmiemy, że powiedzmy państwo nie ma kontroli albo przepływ informacji, czy nie ma związków jakby policji z lokalnymi społecznościami i nie ma jakiejś długofalowej strategii, co się też wiąże z zarządzaniem służbami jako takimi, bo to nie dotyczy tylko problematyki przestępczości z użyciem przemocy, ale też wielu innych zagadnień, też o ciężarze znacznie bardziej gatunkowym, związanych z bezpieczeństwem państwa jako takim. No to byłbym, to niestety jestem pesymistą. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Doktor habilitowany Piotr Chlebowicz, profesor w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I ja państwu również bardzo dziękuję i oczywiście zapraszam na kolejne odcinki Przestępstwa Niedoskonałego i zachęcam też do obserwowania, subskrybowania kanału na temat.pl na YouTubie. Dziękuję bardzo.